Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wy dzisiaj mówicie, że odrzucacie tę ustawę, bo odrzucacie wszelkie skrajności i pochylacie się nad tym projektem tylko dlatego, że jest obywatelski, ale nikogo na tej sali nie nabierzecie. Spójrzcie państwo. Tak wyglądają bezduszni radykałowie, poubierani w szaty świętoszków. Jeżeli zdecydujecie się odrzucić tę ustawę, to tylko dlatego, że macie w tym polityczny interes. Dlatego, że z jakich badań wyszło wam, że nawet dla waszego elektoratu to już jest po prostu za dużo. Bo na co dzień wasi posłowie mówią tak. Gdyby ktoś zgwałcił moją żonę, nie zgodziłbym się na aborcję. Życie dziecka jest święte. Poseł Żalek. Z gwałtu rodzą się dobrzy Polacy. Poseł Czartoryski. Aborcję z niskich podbudek należy traktować jak morderstwo. Poseł Bortniczuk. Kobieta w imię waszego chorego ideologicznego prawa miałaby wskutek tego projektu ustawy, kobieta, która zostanie zgwałcona i w przerażeniu usunie ciążę, trafić do więzienia na 25 lat. Gwałciciel na 12. O jakich prawach kobiet my na tej sali mówimy?